SKM-ka zwolniła, co oznacza, że wjeżdżamy aktualnie na tymczasowe wiadukty nad tunelem w Miłośnie, który tutaj oczywiście powstaje. A jak wygląda budowa w lipcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. No, powstaje? Powstaje. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Wząż i właśnie znajdujemy się obok stacji kolejowej Sulejówek Miłosna, a obok powstaje właśnie w tym miejscu nowy drugi tunel w Sulejówku. Pierwszy jest już oddany do użytku, ale jeszcze będzie musiał być przebudowy po zakończeniu prac w tym miejscu, natomiast drugi powstaje i jego budowa zakończy się w przyszłym roku. Jak możemy zobaczyć z góry z lotu ptaka, cały zarys konstrukcji jest już właściwie widoczny. Mamy dwa tymczasowe wiadukty nad całą budową, no i oczywiście pociągi jeżdżą aktualnie po dwóch torach. Oczywiście to się zmieni, kiedy już będzie gotowa konstrukcja tunelu i będzie można na niej zrobić ponownie torowisko kolejowe. Niemniej faktycznie też powstaje całkowity, zupełnie nowy układ drogowy tutaj w okolicy wraz z nowymi możliwościami, jeżeli chodzi o skwer pamięci, o ulicę Głowackiego, ulicę Reymonta, czy oczywiście Stadion Wiktorii, do którego będzie teraz zupełnie nowy dojazd nowym rondem. To ważne, bo w tym miejscu faktycznie dosyć dużo się zmieni, jeżeli chodzi o układ samochodowy. Aktualnie tutaj wszystkie skrzyżowania, jeżeli chodzi o Reymonta i Głowackiego, są zamknięte. Jest tam co na tymczasowy przejazd, ale nie ma przejścia na pierwszej wzdłuż drogi, tylko jest przez sam skwer pamięci. No i też ulica Komendantów II Wojny Światowej będzie wydłużona do ulicy Staszica, a ulica Staszica i Reymonta nie będzie mieć przejazdu. To w skrócie informacje, jeżeli chodzi o układ drogowy. Po drugiej stronie z kolei, tak jak teraz tu jesteśmy, ulica Dworcowa nie będzie miała połączenia z przejazdem kolejowym, będzie tylko łącznie górą pociągnięta razem ze skrzyżowaniem z ulicą Dzielną. Natomiast ulica Przejazd i ulica Kraśnickiego, która będzie ciągnąć się jako jedna droga w tunelu, będzie po prostu połączeniem i będzie mieć dopiero pierwsze skrzyżowanie z 1/3 Sobieskiego i Stefana Okrzei. W ten sposób zupełnie inaczej to będzie tutaj połączenie, jeżeli chodzi o cały układ drogowy, a tunel będzie podobnie wyglądać do tego tunelu, który się znajduje oczywiście w Sulejówku, już jako pierwszy tunel. Obok przystanku kolejowego Sulejówek. Tutaj będzie podobnie, mianowicie będzie po jednym pasie w każdym z kierunków. Będzie część pierwsza, będzie część pieszo-rowerowa. Będą też wyjścia za pomocą schodu po jednej, po drugiej stronie linii kolejowej. I oczywiście będzie pozostawiona przestrzeń na możliwą rozbudowę przyszłości dodatkowych dwóch torów, jeżeli chodzi o linię kolejową. Tak, aby w przyszłości po prostu tutaj był 4 tor, 2 tory podmiejskie i 2 tory dla pociągów dalekobieżnych, które tutaj cały czas jest całkiem dużo i można je zobaczyć. Zresztą nie tylko łącznie pociągi dalekobieżne, tu jeżdżą również pociągi towarowe. Tędy się czasami przeciągają i można je zobaczyć, a po jednym torze faktycznie jest tutaj całkiem ciężko, jeżeli chodzi o możliwości i z funkcjonowaniem. A teraz zerknijmy sobie, zanim szczegółowo na ten sam tunel, polećmy sobie do przystanku kolejowego Sulejówek, gdzie aktualnie trwa przebudowa dworca kolejowego, bo tam też trochę ciekawostek i już za chwilę wracamy tutaj ponownie tego tunelu. No tak, tutaj się znajduje drugi zestaw peronowy i oczywiście obok niego też znajduje się stary dworzec. Drewniany, ładny budynek, który już niedługo będzie ponownie funkcjonalny. Z tym, że będzie pełnić inną funkcję niż kiedyś pełnił. Bo oczywiście wiadomo, że dworzec powinien po pierwsze sprzedawać bilety, ale tutaj w okolicy raczej są biletomaty i do tego głównie służą. Natomiast sam budynek dworcowy ma być ukończony, jeżeli chodzi o przebudowę, we wrześniu 2024 roku, więc de facto za około 2 miesiące. Nie zmienia to faktu, że w środku nie będzie kas biletowych, tylko będzie kino VR o edukacji ekologicznej dla młodzieży. W ten sposób też udało się pozyskać środki finansowe i oczywiście sam budynek jest dzierżawiony od PKP. Także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o tutaj okolice, jeżeli chodzi o również inwestycje takie około miejskie, a więcej informacji właśnie na temat tego budynku, jak i również o samym nowym rondzie przy drugim tunelu udało mi się uzyskać i od Remigiusza Górniaka, więc dziękuję bardzo serdecznie. Natomiast wracając tutaj do tego, co tu się dzieje właśnie w tym miejscu, czyli do drugiego tunelu, możemy dokładnie zobaczyć, że aktualnie powstaje w głównej mierze nowy strop.
Stop na terenie całego tunelu oczywiście będzie zasypany później w dużych miejscach, natomiast de facto nad samym tunelem będą trzy przejazdy. Jeden przejazd kolejowy, dwa przejazdy drogowe. Jeżeli będzie przejazd drogowy, to wiadomo, że obok niego też będzie część pierwsza i ewentualnie część dla rowerzystów. No i w ramach tej inwestycji również jest tutaj realizowana budowa ronda w tym miejscu. Ronda oczywiście będzie wybudowana w tym samym czasie jak sam tunel. Z ronda będą cztery zjazdy, z tego jeden zjazd będzie tutaj przez właśnie ten skwer pamięci. Sam skwer pamięci, jeżeli chodzi o pomniki i różnego rodzaju inne obiekty, które się znajdują, pozostanie w tym samym miejscu, gdzie jest. Natomiast dookoła niego będzie się ciągnąć teraz nowy układ, jeżeli chodzi o drogę Raymonda. Znaczy, Raymonda po prostu będzie teraz wyciągnięta, tak aby była połączona z rondem, a stary przebieg w kierunku z aktualnego tunelu, czyli w kierunku ulicy Krasińskiego, będzie zaślepiony. W skrócie, nie będzie po prostu dalej przejazdu. Niemniej faktycznie teraz będzie zupełnie inaczej to przebiegało przez sam skwer pamięci. Od drugiej strony ulica Staszica nie będzie mieć też połączenia z ulicą Krasińskiego, bo będzie po prostu zaślepiona. Tak to będzie wyglądać mniej więcej jak na tym obrazku, jak widzicie na tej mapce. Tutaj jak sobie odwrócimy ją, możecie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda tutaj i jak to wygląda z góry z autoptaka. Po lewej stronie, gdzie jest aktualnie skrzyżowanie, będzie rondo. Przez cały skwer pamięci będzie nowy układ drogowy, a tam na górze, teraz gdzie patrzymy, będzie po prostu zaślepiona ulica Raymonda i ulica Staszica, bo tutaj po prostu będzie już pochylnie i zjazd w dół, jeżeli chodzi o wjazd do nowego tunelu drogowego. Tutaj oczywiście pociągi teraz funkcjonują, natomiast niedługo to się zmieni, kiedy będzie ponownie jednotor, bo wiadomo, że jak będzie już zrealizowany cały stop na terenie nowego tunelu, będzie można ponownie przywrócić ruch kolejowy po torach tutaj normalnych, a nie tych tymczasowych, które są na wiadukty tymczasowe. Przez to oczywiście też pociągi w tym miejscu jeżdżą wolniej, no bo przejeżdżają przez plac budowy, ale kiedy uda się już zakończyć pracę przy budowie samego stropu, będzie można odtworzyć w tym miejscu torowisko kolejowe w normalnej formie i wtedy też po prostu będzie ponownie jedno tor, ale pociągi oczywiście cały czas będą funkcjonować. No znajdziecie, to będzie ostatni raz, kiedy będą SKM-ki skrócone do Rembertowa, no bo później po prostu już takiej większej tej pracy, jeżeli chodzi o budowę nowych tunelów w tej okolicy, nie będzie. Chociaż, czekajcie, Wesoło jeszcze będzie powstawać tunel, ale tamten tunel jest bardzo odeczany, jeżeli chodzi o inwestycje. Mam na myśli bardzo odeczany, to znaczy, że cały czas jest przekładany przetarg na jego budowę. Już jest faktycznie, tam będzie przetarg na budowę, w Rembertowie jest przetarg na projektowanie, a na Chełmżyńskiej faktycznie już rozpoczęły się prace budowlane, w Rembertowie również. I tam już widać faktycznie budowę, która wchodzi na razie na pierwsze etapy przy budowie zbiorników retencyjnych. Ale o tym też niedługo będą filmy. A cając tutaj, jeszcze chodzi o ten tunel, tu możemy zobaczyć po lewej stronie klatkę schodową, która będzie można wychodzić z samego tunelu, jeżeli chodzi o tą część pieszo-rowerową, więc tutaj na spokojnie będzie można też wychodzić przy samej ulicy Dworcowej, jak również do samego bazarku będzie też wyjście. No i co ważne, bo to się zawsze pojawia, te pytanie, czy bazarek pozostanie? Oczywiście bazarek w tym miejscu pozostanie. Mało tego, będzie mieć trochę dodatkowych nowych miejsc parkingowych na wydłużonej ulicy Kombatantów II Wojny Światowej, to po prostu będzie dociągnięte do ulicy Staszica, więc tam też trochę się po prostu pozmienia, jeżeli chodzi o te elementy, jeżeli chodzi o plac budowy. To aktualnie, jak widzicie, jest cały wszędzie plac budowy, układ drogowy jest bardzo mocno zminimalizowany, jeżeli chodzi o możliwość przejazdu w tym miejscu. Ściany szynowe już zostały zakończone na terenie budowy całej tej inwestycji, no i powstaje tutaj na ulicy Dworcowej i po drugiej stronie linii kolejowej na Kombatantów II Wojny Światowej właśnie dwa nowe obiekty wiaduktowe, dzięki tutaj będzie można przejechać nad drogą wykopia, czy tutaj w tunelu właśnie tutaj na dole. Więc aktualnie wiadukt kolejowy jest de facto już właściwie nie jest potrzebny, bo ta część kolejowa została zrealizowana. Tam już możemy zobaczyć, że stop całkowicie jest zrobiony. Natomiast te części dla samochodów i pieszych jeszcze aktualnie są betonowane. Tutaj widzimy dopiero same zbrojenie i w najbliższym czasie będzie już faktycznie betonowanie. Następna za której przyjadę, będzie ponownie jednotor, bo kolejny film będzie za 2 miesiące. No i oczywiście wtedy rozpoczną się też większe prace wykopowe na poziomie minus 1. A sama budowa nowego tunelu ma się zakończyć na wiosnę 2025, więc de facto już niedużo tych prac tutaj pozostało. No chyba żartuję, dużo jeszcze pozostało, ale to oznacza, że za trochę mniej niż rok już budowa w tym miejscu powinna się zakończyć i wtedy na chwilę będzie zamknięty też pierwszy tunel, aby odtworzyć tą belkę, która została zniszczona przez pojazd ponadgabarytowy, który tamtędy wjechał i zniszczył ją.
Tymczasem to był na ten segment materiału. Jeżeli takich film wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak powiedziałem, będzie w końcu film o wiadukcie Chałużyńskiej. Jak tam te prace pojedzie, żeby się rozpoczęły. No i oczywiście tutaj kolejny film będzie za 2 miesiące. Do zobaczenia. Cześć!